Cześć, siemanko. To, co widzicie, w pełnym stopniu już zdradza to, co zamierzam w tym roku robić. Czyli co będę robił przez najbliższe dni. Zamierzam zagospodarować część, jakby to powiedzieć, tej obsypki dookoła domu, która jest od strony południowej, i ustawić tam pojemniki do uprawy warzyw właśnie na tych kamieniach. Tam będzie cały czas słońce, będzie delikatnie pod dachem. Ciepło. Myślę, że to będzie fajne miejsce do uprawy warzyw. Oczywiście nawodnienie. Chciałbym, aby cały ogród warzywny był łącznie z pojemnikami nawadniany za pomocą jednego, dwóch lub trzech zaworów. Nie wiem jeszcze, jak to podzielę, bo nie wszystkie komponenty, które są, będą ze sobą współgrać. Czyli wydajność sieci mi nie da rady. To po pierwsze. Po drugie, są różne wydajności różnych linii kroplujących i zraszających. Więc tutaj będę musiał albo zamówić trzy sterowniki czasowe, chociaż wydaje mi się, że to jest bez sensu, bo nie podlewam przecież codziennie, a zamontowanie kolejnych trzech czujników wilgotności gleby to jest trochę przerost formy nad treścią. Wytłumaczę się w najbliższym czasie też, dlaczego użyję wielotoniczek do rozsady. A w sumie to mogę powiedzieć od razu, że nie lubię tego, jest to niewygodne, ciężko się z tego wyjmuje, łatwo połamać roślinki, które są obok, czasami któraś ma słaby system korzeniowy i nie wyjdzie z całą ziemią. Ale no, zajmuje znacznie mniej miejsca niż układanie doniczek na parapecie. Cóż, no zamówiłem komponenty i linie nawadniające, kroplujące, węże zraszające, różnego rodzaju dysze do zmgławiania. W tym roku wyjątkowo postanowiłem spróbować zrobić rozsadę w innej ziemi niż zazwyczaj, czyli będzie to mieszanka torfu, ziemi uniwersalnej z obornikiem i z wrami kokosowymi. To myślę, że w najbliższym czasie będę szykował, pokażę, jak to widzę, jaki mam plan. Cóż jeszcze chciałem dodać? Aha, no i cały czas dzięki w sumie podpowiedziom pani modliszki kombinuję nad tym, jak zrobić olejową lampkę, która nie kopci do inspektu. I widzę, że jest w tym ogromny potencjał. Mam takie litrowe puszki, które chciałbym do tego wykorzystać. Kwestia jeszcze tylko przygotowania odpowiednio grubego knota, aby ilość tego ciepła, którą wytwarza płomień, była duża. Standardowe knoty ze świeczek, czy wkładanie świeczki w ten olej nie do końca się sprawdza, gdyż znacznie mniejszy płomień z tej świeczki i nie chce się tak nagrzewać ten inspekt jak przy samym płomieniu z tego, jak się nazywa, z wosku, z wyleciała mi nazwa z głowy, nieważne. Ale też nie chciałbym stawiać tam nie wiadomo jak dużo tych świeczek. Chciałbym ograniczyć się do dwóch sztuk. To by było na razie na tyle. Żegnam się. Nie pokazuję nasion tak jak wszyscy, bo po pierwsze nie mam tych wszystkich nasion, po drugie w większości są to nasiona zwykłe, po prostu kupione, gdzieś tam zamówione przez internet. Mam trochę nasion takich zamówionych bez GMO i tak dalej, ale to wiadomo, będę pokazywał w trakcie już upraw i w trakcie sezonu. Na razie, dzięki i cześć. No słuchajcie, zdążyłem się pożegnać, wyłączyć aparat i w tym momencie nadjechał listonosz i dostarczył mi pierwszą paczkę z nasionami. Tak to wygląda. Tutaj zamówiłem, co takiego po prostu ciekawszego znalazłem na necie i co mnie zainteresowało, co bym chciał tak jako ciekawostkę na ogrodzie mieć posadzone. Oczywiście wszystko w swoim czasie pokażę. Dobra, na razie, żegnam się.